Jestem tutaj, żeby powiedzieć Wam o najważniejszej rzeczy, która się zdarzyła w moim życiu. O najważniejszym spotkaniu. To było moje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. Tak jest. Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus to nie jest tylko gość w obrazku, czy w jakimś sakramencie otoczony złotkiem gdzieś daleko. Jezus Chrystus to nie jest ktoś, kto potrzebuje pośrednika, żebyś się do Niego mógł zwrócić. Jezus Chrystus żył na ziemi 2000 lat temu. Jezus Chrystus to prawda. Jezus Chrystus to droga. Jezus Chrystus to zbawienie. W Jezusie Chrystusie jest wyjście z każdej patologii Twojego życia. W Jezusie Chrystusie jest sukces. W Jezusie Chrystusie jest zwycięstwo. Ja jestem osobą, która kiedyś bardzo szukała szczęścia. Szukałam go w studiach. Myślałam, jak skończę fajne studia, to będę kimś. Osiągnę coś. Osiągnę status. Będę kimś. Potem myślałam, że jeżeli będę miała fajną karierę, i wtedy osiągnę to szczęście. A potem szukałam szczęścia w relacjach, w różnych relacjach miłosnych. Myślałam, jak się zakocham, tak fajnie się zakocham, to wtedy odnajdę to szczęście. Ale nigdy tego szczęścia nie odnalazłam. Wręcz odwrotnie. Zaczęłam popadać w depresję. I wiecie, wtedy ktoś powiedział mi, tak jak ja Wam teraz mówię, o Jezusie Chrystusie. To hasło, to imię Jezus było dla mnie bardzo dziwne, bo na katechezie ja byłam przyzwyczajona do wszystkiego innego, ale nie do imienia Jezus. Byłam przyzwyczajona do pośredników, do rytuałów. Wstawaj, siadaj, robisz to, robisz tamto, przechodzisz przez różne rytuały w przeciągu swojego życia. Ja przez wszystkie rytuały kościelne, religijne przeszłam. Jednak nigdy nie poznałam osobiście Jezusa Chrystusa. I wcale nie byłam pewna, czy ten Jezus to w ogóle istnieje. Wcale nie byłam pewna, czy jakiś Bóg to w ogóle jest jakiś Bóg gdziekolwiek. Bo ja nie przeżywałam żadnej obecności, nie doświadczałam żadnej obecności, żadnego Boga. I wiecie, któregoś dnia było mi tak źle, bo moja depresja się pogłębiła. Moje poczucie pustki, mimo studiów, mimo mieszkania w pięknym kraju za granicą, moje poczucie pustki się pogłębiło. I wtedy, przez łzy w oczach, ja zawołałam do Boga o prawdę. Zawołałam do Boga: Boże, ja Ciebie nie znam. Jeżeli Ty istniejesz, to pokaż mi prawdę o tym, kim jesteś. I to, co się stało potem, było niesamowite, bo przyszedł do mnie osobiście Jezus Chrystus. I wiecie co? To nie był Jezus, którego pamiętam z historii, z katechezy. To był Jezus, który mnie kochał. To był Jezus, który wypełnił pustkę w moim sercu. To był Jezus, który wypełnił mnie dobrocią. To był Jezus, przez którego zaczęłam przeżywać sukces. To był Jezus, który sam osobiście wypełnił tą dziurę, tą pustkę. To, że życie jest puste, Jezus Chrystus to wypełnił. Wypełnił to w sposób taki, w jaki świat nie jest w stanie tego wypełnić. Świat, ani zakupy, ani wakacje, ani nowy telewizor plazmowy nigdy nie wypełni tej dziury w sercu człowieka. Nic nie da tej satysfakcji. Ja wiem, że wiesz, o czym ja mówię. To jest takie bardzo gnębiące uczucie pustki. Ja wiem, że wiesz, o czym ja mówię. Może jest fajnie dzisiaj, bo jest sobota, świeci słońce. Ale ja wiem, że w sercu każdego człowieka nienarodzonego z Bożego Ducha jest pustka. Dlatego człowiek się plącze w religiach, plącze się w nałogach, plączę się zagubiony, ale ja jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, że jest odpowiedź na to plątanie się, jest odpowiedź na tą pustkę, jest odpowiedź na nałogi, jest odpowiedź. Tą odpowiedzią jest Jezus Chrystus. Tylko osobiste poznanie Jezusa Chrystusa, tylko narodzenie się z Bożego Ducha jest odpowiedzią. Bez Jezusa jest tylko pusty kołowrotek. Bez Jezusa to jest życie w pewnego rodzaju bagnie. Bez Jezusa to jest brak sukcesu, realnego sukcesu w życiu. Możesz mieć lepsze auto, możesz mieć nową kieckę, ale ta kiecka się zniszczy. Za parę dni nie będzie taka fajna jak na początku, bo wszystko, co tutaj jest na ziemi, każde źródło szczęścia niestety trzaśnie. Każde źródło szczęścia, każde źródło, czy to jest nowa sukienka, czy nowy samochód, czy jakieś wakacje, czy promocja, to minie, to wszystko minie. I niestety to nie jestem czymś, gdzie można znaleźć prawdziwe szczęście. Mówię ci o prawdziwym szczęściu. Mówię do twojego serca. Szukaj prawdy. Szukaj prawdy. Nie lataj od sklepu do sklepu jak z tą pustką. Szukaj prawdy. Bo prawda jest jedynie w osobie Jezusa Chrystusa. W osobie Jezusa Chrystusa. Szukaj prawdy, bo to jest najważniejsza rzecz w życiu człowieka. Nie latanie po sklepach, nie rozrywka, nie kariera, nawet nie rodzina, nawet nie twoja religia. Bo w religii dali ci zamiennik, dali ci obrazek zamiast Boga. Dali ci rytuały zamiast Boga w sercu. Klękasz przed pustymi lalkami. Dlaczego? Otwórz swoje serce na Boga. Otwórz swoje serce na prawdę Jezusa Chrystusa. Bo tylko przez nowe narodzenie zostaniesz zbudzony do nowego życia. Coś nowego się w tobie obudzi. Coś pięknego się w tobie obudzi. Ja jestem tutaj, żeby ci o tym powiedzieć, bo ja to przeżyłam. Ja to osobiście przeżyłam. I każdy z nas tu na miejscu to osobiście przeżył. To osobiste nowonarodzenie się. I w związku z tym my świadczymy o tym, że Jezus Chrystus jest realny. On jest tak samo realny dzisiaj, jak 2000 lat temu. Otwórz swoje serce dla Jezusa. Otwórz swój umysł dla Jezusa. I znajdziesz tam nowe życie. Znajdziesz tam szczęście, które się nie kończy. To szczęście się nie kończy, kiedy zamkną galerię. To szczęście się nie kończy, kiedy się starzejesz. To jest szczęście, które trwa. To jest pokój w sercu, który trwa. Zapraszam cię. Zapraszam cię do rozmowy z nami. Zapraszam cię do modlitwy z nami. Zapraszam cię do otworzenia twojego serca. Jezus Chrystus jest Królem Królów i Panem Panów. Jeżeli chcesz realnie doświadczyć zwycięstwa, sukcesu, zdrowia, pokoju, to możesz tego doświadczyć tylko w Jezusie Chrystusie. Nie w religii, która ci daje pustkę, puste różne zachowania. Wstawaj, klękaj, zakręć się naokoło. To nie o to chodzi. To chodzi o twoje serce. Serce. Jeżeli uwierzysz swoim sercu i wyznasz swoimi słowami, że Jezus Chrystus jest twoim Panem, będziesz zbawiony. Amen.